Ja powiem o oczekiwaniach ze strony sadowników i ze strony branży, że tak powiem, naszej sadowniczej, bo mam takie wrażenie, że bo zresztą wynika to z wypowiedzi moich szanownych przedmówców, że w tej chwili mam do czynienia z taką sytuacją, że do średniej klasy samochodu założyliśmy silnik bezdrutowy. Podstawową rzeczą, która według nas jest tu do zrobienia, to kwestia wypracowania pewnych procedur, bo wiadomo, że struktury już powstają, natomiast chyba brakuje nam pewnych procedur zarówno w tym, o czym już było tu wspomniane, w szacowaniu zbioru, jak również procedur w szacowaniu, powiedziałbym, szeroko pojętej polityki. I to główne zadanie przed nami. Kolejnym głównym zadaniem to nakreślenie warunków współpracy, bo mamy bardzo silny przemysł przetwórczy i doskonałą kadrę naukową, bo jak już też zostało powiedziane, jesteśmy czołowym krajem w Europie i na świecie, co chodzi o myśl technologiczną, o technikę, o potencjał produkcyjny. Natomiast myślę, że brakuje nam takiego kontaktu i takiej współpracy pionowej, a nie poziomej, ponieważ jak już same branże między sobą się świetnie regulują, tak w pionie bywa to bardzo różnie. Kupa pracy przed nami, powiem kolokwialnie. My zdeklarowaliśmy się włożyć do tego jak największy potencjał i myślę, że czas pokaże. Jedyna obawa to tylko ta, którą pozwolę sobie na koniec wyrazić, ponieważ brałem udział w niejednym forum, w niejednym gremium i czasami było tak, że jest to cała para gwizdek. Ja mam nadzieję, że w tak znamienitym gronie i tak zdeterminowanych ludzi, jakich tutaj zebraliśmy, to forum akurat przyniesie wymierny efekt.